mamy dosyć ciężkie czasy i podczas kiedy my wędkarze byliśmy pozamykani w domach, okazuje się, że świetnie działali na naszych wodach rybacy. Z tego co wiem, to zegrze zastawione siatami na wierzbicy, czyli w miejscach, gdzie trą się ryby. Tak samo wiem, że na jeziorze Orzysz działali rybacy, bardzo często pod przykrywką odłowów tarłowych. Tak to się chyba nazywa, czyli pozyskują tarlaki, żeby dokonać sztucznego tarła. I o tym bym dzisiaj chciał porozmawiać tradycyjnie z moim gościem, czyli z doktorem habilitowanym, biologiem środowiskowym, Pawłem Oględzkim. Nauczyłeś się wreszcie, no fajnie. Nauczyłem się w końcu. Paweł, jaka jest różnica między tarłem naturalnym, a tarłem sztucznym, ponieważ ja jako laik troszkę nie wierzę w to, że trzeba robić tarło sztuczne, pozyskiwać tarlaki, bo moim zdaniem, chociaż mówię, nie jestem ekspertem, dlatego proszę Ciebie o zdanie, moim zdaniem nic nie zastąpi naturalnego tarła. Okej, rozumiem, że wychodzisz z założenia, że wszystko, co jest naturalne, jest lepsze i nie wypada się z Tobą nie zgodzić. Natomiast będą sytuacje, kiedy sztuczne tarło będzie potrzebne, ponieważ pozwala ono na uzyskanie dużej liczby na rybku w porównaniu z tarłem naturalnym. Tutaj nie ma takich dużych strat. Ja za chwilę do tego wrócę, jeśli pozwolisz, mówiąc troszeczkę o biologii ryb. Dlatego nie potępiałbym w czambuł takich działań. Wiadomo, że żeby przeprowadzić tarło sztuczne, trzeba pozyskać tarlaki. Trzeba pozyskać materiał genetyczny, materiał reprodukcyjny. Także natura tak, ale nie wykluczałbym konieczności czasami przeprowadzania tarła sztucznego. Właśnie, czasami, bo wiele razy odłowy rybackie są po prostu jakby tłumaczone pozyskiwaniem tarlaków, a być może nie wszędzie, ja jakby nie neguję tego, że czasami trzeba to zrobić, natomiast no pytanie, czy kurczę w tak wielu sytuacjach, w tak wielu zbiornikach, czy ta ryba naprawdę sama sobie nie poradzi? Kamil, idziesz w drugą stronę, ponieważ jak gdyby usiłujesz ode mnie uzyskać informację, czy połowy rybackie są uzasadnione. Zgadzam się z Tobą, że w wielu miejscach ta kwestia pozyskiwania tarlaków jest przykrywką tylko dla niecnej działalności, niecnej w cudzysłowie. Natomiast faktem jest, że w przypadku niektórych gatunków, zwłaszcza gatunków zagrożonych, gatunków cennych, których przyszłość w polskich wodach wciąż jest jeszcze mocno niepewna, takich jak łosoś, takich jak trodź wędrowy, no tutaj skuteczność, efektywność tarła jest bardzo istotna i należy się wspomóc tarłem nienaturalnym, że tak powiem, które zaowocuje tym, że będziemy mieli więcej materiału po prostu danego gatunku w wodzie. W przypadku, załóżmy, ryb łososiowatych, ja się tutaj do nich przypiąłem, ale to zaraz przejdziemy do innych, dochodzi jeszcze kwestia właśnie dwojaka. W tej chwili mamy suszę, a oprócz tego rzeki przymorskie, które stanowią takie naturalne korytarze ekologiczne dla ryb wędrownych, dwóch środowiskowych, są bardzo często poszatkowane budowlami hydrotechnicznymi, uniemożliwiając wędrówkę i dostęp do miejsc tarłowych. No tak. Te miejsca tarłowe są specyficzne, bo to są płytkie rzeki, malutkie, o żwirowym dnie, w którym dorosłe muszą wykopać gniazda tarłowe. Takich miejsc jest niewiele. W związku z tym duża część osobników, które są potencjalnie zdolne do odbycia tarła, samica jest pełna ikry, samiec jest pełen mleczy, są pełne komórek rozrodczych, ale nie mają się gdzie wytrzeć. Nie są w stanie dopłynąć. Nie znajdą sobie miejsca, po prostu ikra się zresorbuje, w związku z tym no, materiał rozrodczy pójdzie, nieładnie mówiąc, w gwizdek. W takich sytuacjach dobrze przeprowadzone tarło sztuczne przez fachowców, tak jak się to robi na przykład w Parku Krajobrazowym Dolina Słupi, jest ze wszech miar godne poparcia. To są bardzo, bardzo fajne programy przy okazji także pod kątem tak powiem, społecznym, edukacyjnym, bo jeśli zaprosimy telewizję, tak jak się to dzieje właśnie na Słupi, a przepraszam, tak mówię o Słupi, ale akurat wiem jak to tam wygląda i przyklaskuję. Ja zaraz dam przykład z Drwęcy parę lat temu. No to jak wyglądało. Jasne, natomiast
To jest zdecydowanie większa, większa skuteczność, jeśli chodzi o liczbę narybków. O ilość naryb, tak. Liczbę naryb. No a jeżeli chodzi z kolei o jeziora, o szczupaki, nie wiem, no, czy Zegrze, czy właśnie wspomniany Orzysz. Orzysz, ja nigdzie nie byłem, natomiast łowią tam moi koledzy i wszyscy sobie chwalą. Zadbana woda, dużo ryb, dużo szczupaków, chronione, a jednak, kurczę, wiem, że teraz, 2 tygodnie temu dosłownie, były odłowy rybackie, aby pozyskać materiał zarybieniowy. Wszystko jest to kwestia właściwego monitoringu. Jeśli w wodzie jest dobrze, to powinniśmy wiedzieć na podstawie odłowów kontrolnych, także ankiet wędkarskich, bo przecież nie wszyscy wędkarze rejestry wypuszczają, ale jeśli kontrolujemy rejestry, jeśli analizujemy je, wiemy, jaka jest struktura populacji w danym okresie. Jeżeli jest wszystko w porządku, ta drabinka ilościowo-wagowa układa się tak, że mamy populację przyrastającą, relacje wagowe, wymiarowe są w porządku, to po jakiego diabła bawić się jeszcze w jakieś udziwniania. Natomiast jeśli zaobserwujemy, że coś jest nie tak, na przykład, że jest za mało osobników młodych, że coś się złego dzieje w populacji, jedną z przyczyn może być brak na przykład miejsc stawiskowych. Zobacz, gdzie się trze szczupak. On się trze na zalanych płciznach. A w tym roku nie są zalane. No właśnie, w tym roku są płcizny. W związku z tym może być problem. Ryba tak sobie nie pokombinuje jak my, że ja się wytrę gdzie indziej. Ona tak kolokwialnie mówiąc zgłupieje. Będzie pływała tam, gdzie się zwykle wycierała i nie znajdzie tego tarliska. W związku z tym monitoring to jest podstawa. Skuteczny monitoring danej wody, każdej z osobna, bo nie ma jednej wody, prawda, ogólnopolskiej, prawda? Także tutaj mówię, zdecydowanie jestem w kierunku tarła naturalnego, nie usprawiedliwiałbym pozyskiwania ryb przez rybaków koniecznością przeprowadzania tarła sztucznego, ale może ono w przypadkach ekstremalnych, rzadkie gatunki, no, wymagające szczególnej ochrony oraz sytuacje, kiedy w danym akwenie konkretny gatunek jest zagrożony, ono może oddać prawidłowo zastosowane przez fachowców bardzo dobre wyniki. Powiedziałem o tej drwęcy, bo no kilka lat temu, nie wiem, 3 lata temu, może 4, widziałem jakiś reportaż i mnóstwo zdjęć, gdzie oczywiście wędkarze robili podczas pozyskiwania tarlaków. Rybacy pozyskiwali ryby, oczywiście wyciskali ikrę, po czym ryba szła do rzeźni. Po prostu były, wiesz, to było na martwej rybie, tak? Zabijali te ryby. Uśmiechnąłem się, no ale to taki... To jest tragedia, to jest no, taki tragiczny. Tak, dlatego mnie to boli po prostu i jest to jakiś dla mnie drażliwy temat pozyskiwania tarlaków, bo też widziałem, jak to się potrafi odbywać czasami. Nie mówię, że zawsze, ale widziałem po prostu rzeźnię. Jak zwykle wszystko zależy od ludzi, wszystko zależy od tego, kto się tym zajmuje, czy będą to fachowcy oddani sprawie, czy będą to, nie powiem amatorzy, ale tak jak to twoje słowa, rzeźnicy. No co tu więcej dodać? W każdym razie ja podtrzymuję swoje zdanie, że sztuczne tarło, że pozyskiwanie tarlaków, odławianie ich w przypadkach szczególnych może być bardzo cennym instrumentem pomagającym wzmocnić kondycję. Ale nie powinniśmy się na tym opierać, prawda? Ale nie powinniśmy się na tym opierać, nie powinniśmy tego stosować jako takiego wytrycha do wszystkich działań, odłowów i tak dalej, i tak dalej. Wiesz co, poruszam ten temat dlatego, że bardzo często, oczywiście gdzie, no, na jakichś tam internetowych wojenkach czytam, że wypowiedzi wędkarzy, tak, moim zdaniem troszkę nieświadomych, że tak, nie zarybiają, nie ma ryb, bo nie zarybiają. A mi się wydaje, na chłopski rozum, że lepiej byłoby chronić te naturalne, powiedzmy, tarliska, chronić ryby, a nie wyławiać je i zarybiać. Mi się wydaje, że lepiej chronić. I to nie tylko same ryby, tylko właśnie miejsca tarłowe, nie wiem, jakieś obszary, duże ryby, czy te, które są cenne, a nie po prostu pozwalać ludziom wyławiać jak leci i później zarybić. No bo dokąd to prowadzi? Znaczy, ja nie do końca, przepraszam, wybacz, zrozumiałem ten wątek, wyławiać i zarybiać, bo moim zdaniem jedno nie przeszkadza drugiemu. Należy zadbać o naturalne tarliska, a oprócz tego, jeśli pojemność, to jest takie mądre słowo, pojemność środowiskowa, że w danej wodzie się zmieści więcej ryb danego gatunku i one się będą mogły bez przeszkód rozwijać, to można to dorybić materiałem, który pochodzi
skądinąd, na przykład z jakiegoś ośrodka zarybieniowego. Przy czym jedna uwaga. Ten materiał, który jak gdyby będzie się wywodził z naturalnego tarła, on z dużym prawdopodobieństwem będzie lepszy, będzie miał lepsze przyrosty. To się właśnie chciałem teraz zapytać. No bo to jest po prostu potęga natury. Tutaj mamy tą naturalną selekcję, dobór naturalny. Nie każdy samiec zostanie dopuszczony do rozrodu. Nie każdy młodzian przeżyje. Tak. Ryby są elfstrategami. Czyli... Pamiętajcie Państwo, śmiertelność na rybku jest ogromna. Ogromna. W pierwszych fazach rozwojowych przeżywają te, jakby nie było najsilniejsze. Jest ich stosunkowo mało. Czyli najsilniejszy, najlepszy genetycznie. Najlepszy genetycznie. Wyobraźmy sobie, że miętus, rekordista spośród naszych ryb, może wyprodukować około miliona sztuk na rybku. Milion. W jednym tarze. Nawet ponad. Jest jakoś. A przeżywalność jest. Ja wiem, ułamka procenta. Ja dokładnie nie badałem przeżywalności miętusa. Ale tak, no bo to jest elfstrategia. Ale nie wszystkie ryby są elfstrategami. Takimi klasycznymi. Bo tak się przypomnieć, ryby to elfstrategia. I już. Dużo młodych, dużo potomstwa, ogromna śmiertelność. To jest w ogóle ryby jako grupa systematyczna, jako grupa zwierząt są szalenie zróżnicowane. W swoim obrębie bardziej niż na przykład ptaki i gady. Mhm. To, że my je zaliczamy do jednej gromady, to jest tylko i wyłącznie dla porządku, jak gdyby, dla naszej wygody. Ale popatrz, różnica między rybą niewędkarską, jaką jest ciernik, a miętusem. Ciernik, samica ciernika składa około 100 ziarenników. Ziarenikwy, czyli no, jakiś ułamek, tak, tego co miętusz, już nie mówię o piekielnicach, o tak dalej. Mm-hmm. Tam jest inna forma. Dlatego, że musi poszukać samca, który zbudował gniazdo, wedrzeć się do tego jego gniazda, złożyć te jaja, poprzepychać się z innymi samicami i tak dalej. To są szalenie różne strategie. Mamy dużą zmienność, jeśli chodzi o liczbę składanych jaj. Łososiowate też malutko, znowu w porównaniu z tym mitycznym miętusem, ponieważ trzeba zbudować gniazdo tarłowe, trzeba go bronić. Dlatego właśnie w przypadku takich ryb, no, to sztuczne tarło otrzymujemy znacznie, znacznie więcej, nawet gorszych genetycznie, nawet takich czasami ułomnych, spaliciałych osobników. Może to być bardzo, bardzo cenne. W takich przypadkach, jeśli robią to fachowcy, mówię tak jak w parku Dolina Słupi, zdecydowanie jestem za. Okej, czyli tak naprawdę materiał, jakby podsumowując to, materiał sztucznie wyhodowany przeważnie będzie słabszy gatunkowo, powiedzmy tak, że będzie jakby troszkę... Gatunkowo, może tak, no jakościowo. Chodzi mi jakościowo, tak? Troszkę słabszy od tego, który pochodzi z naturalnego tarła. Tak, aczkolwiek większa przeżywalność. Ale zdecydowanie większa przeżywalność. Czyli odczułujemy więcej ryb, tylko no niekoniecznie słabszy. Ale to nie musi być jakaś różnica drastyczna. Także to też się wszystko... Trochę jest kwestią szczęścia, trochę kwestią wiedzy ichtiologicznej ludzi, którzy przy tym pracują. Okej. Oczywiście, że nie wszystko można na poziomie, wiesz, jaja czy plemnika zobaczyć, ale wybór odpowiednich sztuk do sztucznego tarła, odpowiednich osobników też ma tutaj duże znaczenie. Doświadczenie ichtiologa pozwoliłoby uniknąć takich dużych błędów. Także prawidłowo zastosowane, bez szaleństw, bez wygłupów, jest bardzo, bardzo cennym instrumentem. Jeszcze pytanie a propos jakiejś tam odporności na choroby, bakterie, bo wiele się słyszy, ja też to wielokrotnie słyszałem, że ryby pochodzące z naturalnego, ze sztucznego tarła są dużo mniej odporne na jakieś, wiesz, no, choroby, tak, że... Jasna sprawa, bo to przed chwilą żeśmy o tym mówili. Tutaj masz grupę, przy tarle naturalnym, masz grupę wyselekcjonowanych osobników, także pod kątem odporności na choroby, na patogeny, czyli takie na przykład, tak zwane superryby. Superryby. Przystępują do tarle, bo nam się generalnie wędkarzom wydaje, że wszystkie ryby się tak trą jak ten. One mogą rozwijać w swoich ciałach komórki rozrodcze,
ale nie znaczy to, że nie zostaną one wyeliminowane na różnych etapach rozwoju. No, temu między innymi służy strategia, która jest równoprawną do drugiej. Strategia, jaka występuje na przykład u wyższych kręgowców, u ludzi. My mamy mało młodych, ale poświęcamy im całą dużo energii. Ryby nie. Ale to się w pewien sposób kompensuje. Natomiast przy tawle sztucznym ten czynnik jak gdyby odpada. No, rozmnaża się wszystko. W związku z tym więcej osobników i bardziej zróżnicowanych osiąga późniejsze stadia rozwojowe. No i będą tam takie fafuniaste, takie niedoróbki, karłowate, garbate. Będą, ale będą też normalne, zdrowe. Także, tylko że problem w tym, że wędkarze na przykład, że na to i słusznie zwracają uwagę, będą dostrzegać właśnie te gorsze. No tak, tak. Bo je będą mówić, a Jezu, znowu jakiegoś mikrusa tutaj wpuścili, znowu z jakąś chorobą. To nie tak. To jest po prostu konsekwencja zastosowania tej a nie innej metody. Tutaj nie ma cudu. Ale mówię, to można w dużej mierze wyeliminować, tylko wiedza ichtiologiczna i fachowość. No tak. A powiedz mi jeszcze, mam pytanie a propos budowania krześlisk, sztucznych tarlisk, bo no, w tym roku jest, no, mamy końcówkę kwietnia, już jest susza, są bardzo, bardzo niskie stany wód, więc ja obstawiam, że to będzie naprawdę susza stulecia w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, że to będzie, nawet nie chcę powiedzieć, że woda, jakiej nie widzieliśmy, tylko to będzie pustynia po prostu. Brak wody, jakiego nie widzieliśmy. Tak, w tym roku po prostu będzie tragedia, bo to, co mamy teraz pod koniec kwietnia, moim zdaniem przynajmniej w Wiśle brakuje 2 metrów w pionie wody. Bo normalnie w kwietniu to jest około 2,5 metra, powiedzmy w Warszawie, na wodowskazach, teraz mamy 50 cm, więc jest tragedia. Te ryby w większości nie będą miały się gdzie wytrzeć, właśnie tak jak mówisz, szczupak czy leś w tych trawach itd. Natomiast krześliska, bo kilku moich znajomych stawia czasami krześliska, czy to na czursztynie, czy na jakichś tam zbiornikach zaporowych, po to, żeby te sandacze, powiedzmy, miały się gdzie wytrzeć, miały więcej miejsc targiskowych. Czy to ma sens? Po pierwsze, chciałbym, żebyśmy się obaj mylili, ale zgadzam się z Tobą, jeśli chodzi o perspektywy dotyczącej suszy. Będę przeszczęśliwy, jeśli odwołamy nasze słowa, ale nie czeka, sądzę. Czeka nas tragedia w tym Natomiast jeśli chodzi o krześliska, czyli ogólnie takie miejsca tarła, no, to nie jest sztuczne tarło. Tarło tak, naturalne. Jest jak najbardziej naturalne, tylko my rybom pomagamy. Ja nie rozumiem żadnych zastrzeżeń w stosunku do tego. Przy okazji sandacza, który ma jeszcze dosyć specyficzną biologię, to znaczy bronienie gniazda przez samca, krześlisko jak gdyby uwalnia go od części jego obowiązku, ponieważ stanowi zabezpieczenie przed niektórymi rybami, amatorkami ikwy. Także sandacz ma więcej sił. Nie widzę nic, absolutnie nic złego w stawianiu krześlisk, wręcz przeciwnie. Poza tym, wiesz, nie muszą to być krześliska z kolei. Przykłady takiego pomagania rybom w odbywaniu tarwa to jest na przykład wysypywanie żwiru w rzekach pomorskich, w tych niewielkich dopływach, tak żeby stworzyć odpowiedni substrat do odbycia tarwa, pstrąga troci. To są rzeczy trudne do przeprowadzenia, niekiedy kosztowne, ale per saldo one się opłacają i tam, gdzie działają pasjonaci, ludzie, którzy rzeczywiście rozumieją wędkarstwo, rozumieją przyrodę, one się wspaniale sprawdzają. Czyli po prostu rybom też można w ten sposób pomóc. Ale zdecydowanie tak, tylko trzeba znać ich biologię, wiedzieć, gdzie się wycierają, jakiego podłoża potrzebują. Na przykład okoń. Okoń musi mieć jakieś przeszkody, typu na przykład zwalone drzewo i do nich przykleję taką swoją wstęgowatą ikrę, co przepięknie wygląda. Ale wiele gatunków, typu płoć, wzdręga, jest bardzo elastycznych. One mogą składać ikrę zarówno na roślinności, jak i na podłożu, na różnorodnym podłożu, byle nie na piasku. Także tutaj umiejętność czytania wody jest bardzo ważna, bardzo istotna sprawa. Na części, nie na wszystkich niestety, ale na części rzek, zwłaszcza krainy Pstrąga i Lipienia, tarliska, które są w miarę stałe z roku na rok, bo tam
rzeka się zmienia, ale nie aż tak bardzo, są oznaczone tablicami na brzegu. Waga, tabliska, tak. prosimy nie brodzić. No niestety, dwie ryby, które są tam łowione, lipień i pstrąg, mają tarło w innym okresie, w związku z tym wtedy, kiedy się łowi jedną, to druga ma tarło. W związku z tym bardzo ważne jest nie brodzenie w takich miejscach, przestrzeganie, a nie to, a ja sobie wejdę, bo to nikt nie zwrócił uwagi. To jest bardzo istotne. Ikry nie widać, a można ją bardzo łatwo jest zadeptać. Także my też, nawet czasami, jeżeli widzimy, że ta miejsce jest potencjalnym tarliskiem, no już mamy tyle doświadczenia, jesteśmy tyle lat nad wodą, to coś mi tutaj nie gra. Czasami się jakaś ryba spławi, błyśnie, coś tym. To nie jest tak jak leżdż w maju, prawda, że to widać, że to jest tarło, ale no, możemy przypuszczać. To też lepiej wyjdźmy. Żadna ryba nie jest warta tego, żeby niszczyć się. I tym optymistycznym akcentem, chyba że masz jeszcze coś do dodania, bo ja no, już... Tarło jest fascynującym elementem biologii. Można by opowiadać o rybach takich jak o cierniku wspomniałem, o różance, prawda? Która wykorzystuje, nieładnie mówiąc, małża. I ile musiała ewoluować ta strategia, żeby okazała się skuteczna? No, ponieważ różanka jest rzadko owiona i może mniej wędkarzy interesuje, to ja zostawiam sobie na... Ja myślę, że do tego też dojdziemy. Aha, dobra. To w każdym razie szanujmy tarliska i doceniajmy także wysiłki ludzi, którzy przeprowadzają tarło sztuczne, dlatego że oni mogą, też nie zawsze są, ale mogą być naprawdę wielką, wielką pomocą dla ekosystemu. Czyli wychodzi na to, że jeżeli odbywa się rzeźnia nad wodą, to po prostu musimy to obserwować, monitorować, takich ludzi gonić z nad naszych wód, po prostu gonić, bo to są, moim zdaniem, to niestety, ale to są szkodniki. Natomiast no, jeżeli to się odbywa pod okiem fachowców, no to może faktycznie jest to potrzebne w niektórych przypadkach. W niektórych przypadkach. Tak, ważne, żeby nie opierać... Bo ja absolutnie nie chciałbym, żeby moje tutaj zapewnienia wyszły jako otwieranie furtki przed rzeźnikami, jak sam powiedziałeś. Nie, w życiu. Nie ma na to przyzwolenia. Tak, ja uważam, że po prostu no, nie powinniśmy opierać chyba, nie chcę użyć słowa gospodarki, tylko jakby tego, co się dzieje nad naszymi wodami, nie powinniśmy opierać na działaniach rybaków, a ewentualnie tym się wspomagać, jakimś tam sztucznym tarłem, dobrze przeprowadzonym, natomiast to jest chyba tylko pomoc, a nie podstawa. I tak tym, jest, tak jest. Tym optymistycznym akcentem do następnego odcinka. Do następnego. Połamania na majówce.